Dla jednych łowcy głów, dla innych miasto ze snów. Dzisiaj serdecznie zapraszam Was na wycieczkę po Mikołowie. Wycieczka już zwarta i gotowa, czas wyruszyć do Mikołowa. Dzisiaj właśnie to miasto będzie naszym celem, moim i waszym celem podróży. Od razu mówię, to będzie mój pierwszy raz w Mikołowie, więc zaznaczam to, żeby nie było jakichś komentarzy, że a nie przygotowałeś się, można było pokazać to, można było więcej. No, oczywiście można było. Mogłem się naczytać w internecie, zjeść wszystkie rozumy, a potem wam pokazywać i udawać, że o tym mieście wiem wszystko. No ale do któregoś stopnia to może działać, ale nie w przypadku, kiedy przez Mikołów tylko przejeżdżałem, a dzisiaj będę w nim pierwszy raz. Pierwszy raz moja stopa stanie na płycie mikołowskiego rynku. Jeśli chcecie być tego świadkami tej niesamowitej podróży do wnętrza Mikołowa, no to zostańcie do końca tego odcinka, no, bo widzę to tak i mam nadzieję, że troszeczkę zobaczymy właśnie razem, tak żebym na końcu tego odcinka mógł wydać jakiś osąd o Mikołowie i powiedzieć, widzę to tak. No a na razie bierzmy się do roboty. Pora ruszać w trasę. Centrum Mikołowa jest oddalone od centrum Katowic o 15 km. Wąż rzeczny jest niebezpieczny. Komfortowo dojedziecie tam samochodem, ale też ZTM-em. Cały trud wyprawy zwróci Wam się niemal od razu, kiedy tylko wejdziecie na starówkę. Oprócz krótkiego wypadu w rejony zwane Mikołów Mokre, będziemy raczej eksplorowali centralną część miasta i przyrzekam Wam, że od takiej strony jeszcze go nie widzieliście. Zwiedzając mikołowską starówkę, trafiłem na kamienicę, na której wyszły spod farby stare niemieckie napisy, czyli na pewno sprzed 1921 roku, tak myślę, bo właśnie po 1921 roku, po plebiscycie, po trzecim powstaniu śląskim, Mikołów trafia do Polski. Widać na pewno napis Fabrik, inne się tutaj też pojawiają, ale ciężko cokolwiek odczytać. Jest końcówka Handlung, pewnie coś z Handlung. No i najlepiej widoczny jest ten tutaj napis. To pokazuje, że ci świadkowie historii są obecni na każdym kroku i tak jak w innych miastach, które Wam pokazywałem, tak również tutaj w Mikołowie takie napisy można spotkać, można trafić. Swoją drogą jest to też kamienica, w którym do domu na świat przyszedł Rafał Wojaczek, czyli poeta, pisarz, który zasłynął właśnie takim dosyć burzliwym życiem. No, zmarł bardzo młodo. Więcej o nim zachęcam Was do przeczytania, bo oczywiście nie jestem znawcą literatury, a już znawcą literatury Rafała Wojaczka tym bardziej. A tu mam przykład. Znana mikołowska puma. A zobaczcie się sam, ten sklep. Wszystko po naszemu. Oferta jest po naszemu napisano. Jak już bakosz albo kurzysz, to nosz, geszef cię obsłuży. Cygarety, sznup tabaki, wszystko za mocie. Werci się przyjdeś. Właśnie przed chwilą minąłem drugą osobę, która była w krótkich spodenkach i klapkach dzisiaj. Jest 6 stycznia, Trzech Króli. Jest ciepło jak na styczeń, bo jakieś 6-8 stopni, ale podziwiam, naprawdę podziwiam, bo jednak mi ta kurteczka się przydaje. No a tak wyglądają uliczki Mikołowa właśnie. No i właśnie, lepiej wróćmy do poważnego zwiedzania, bo... Bardzo ładna kamienica, w której jest, jak widać, hotel i jest restauracja. Naprawdę ślicznie odnowiona, wszystko taki klinkier, bardzo ładnie to wygląda. Takich kamieniczek jest zresztą więcej, chociaż niektóre czekają jeszcze, aż los się do nich uśmiechnie. Sporo tutaj niewielkich jedno- lub dwupiętrowych budynków, a kieszonkowość starego miasta pozwala na to, aby w miarę sprawnie zwiedzić je na piechotę.
Żałuję, że ten sklep jest zamknięty, chętnie bym sobie coś kupił na pamiątkę na drogę, żeby zabrać ze sobą kawałeczek Mikołowa. W odcinku bodajże z Borsig Werku pomyliłem się i na kozy powiedziałem zamiast Ciga, to powiedziałem Eizel i oczywiście odcinek był puszczony 3 lata temu, do tej pory przychodzą komentarze: ej, ale bo koza to nie jest Eizel, tylko Ciga. Tak, wiem, no ale odcinka specjalnie z tego powodu nie usunę, a jakieś korekty już wprowadzić nie mogę, więc pokornie to znoszę, ale żeby jakby historia się domknęła, no to teraz, żeby dobrze zapamiętać, że koza to jest Ciga, no to pójdę sobie do Ciga Cafe właśnie po kawę. No i co? I widzimy się za chwileczkę. Ja już posilony kawą, znowu mam naładowane baterie do zwiedzania razem z Wami Mikołowa. Jesteśmy znowu na mikołowskim rynku, ale jeszcze chwilę, jeszcze słówko o tej kawie chciałbym powiedzieć, bo jeśli cenicie sobie moją działalność, moją twórczość w internecie, jeśli razem ze mną podróżujecie już od tych kilku lat wirtualnie po Górnym Śląsku, ale nie tylko po Górnym Śląsku i uważacie, że jest to fajne, co robię, to od niedawna jest taka opcja, aby wspierać również tą moją działalność finansowo. Założyłem profil w serwisie Buy Coffee, link będzie umieszczony w opisie tego filmu. To jest taki portal, dzięki któremu można wspierać twórców internetowych. Jeśli uważacie, że twórcy robią coś fajnego, no to możecie im postawić taką wirtualną kawę. Wygląda to banalnie prosto, bo po prostu wchodzicie na ten link podany właśnie w opisie filmu, tam klikacie, czy chcecie postawić mi małe espresso, czy też duże latte od 5 do 15 zł. Oczywiście możecie jakąś tam inną kwotę też zapodać. I wszystko odbywa się bez zbędnych formalności, bez zakładania konta, szybkim przelewem albo blikiem i kasa, oczywiście pomniejszona o jakąś tam prowizję, którą zabiera sobie serwis, trafia na moje konto i pomaga mi dalej dla Was tworzyć, docierać w takie miejsce jak chociażby właśnie tutaj do Mikołowa właśnie. Wychylając głowę ponad rynek, wzrok przykuwa wybijająca się w niebo wieża. To ewangelicki kościół świętego Jana. Wybudował go, znany z Bytomia, Paul Jakisz, ale projekt był autorstwa Friedricha Stillera. Tym razem skupmy się jednak na cmentarzu, który znajduje się za kościołem. Stary niemiecki nagrobek, jest napisane właśnie miejsce spoczynku, wypisane są te osoby, które tutaj zostały pochowane. No i na dole Friede ihrer Asche, co rozumiem jako pokój ich prochom. Jest też napisane nazwisko in Frankenstein, na kamieniu. Prawdopodobnie była to osoba, która stworzyła ten nagrobek. Frankenstein, z tego co wiem, to była miejscowość Ząbkowice Śląskie. Pytanie, czy to o tą miejscowość właśnie chodzi? Tutaj mamy na przykład taki stary nagrobek z 1882 roku. Jest napisane, że tutaj leży w Bogu Oskar Neumann. Oskar Neumann był właścicielem gazowni, co jest napisane. Daty oczywiście możecie sobie przeczytać sami. Tutaj mamy Oskara Pelca, dyrektora fabryki, ukochanego mężczyznę. 1905 rok zmarł. Tutaj mamy przepiękny grobowiec Juliusa Millera. Możemy zobaczyć, że był dyrektorem browaru księcia Pszczyńskiego. No a wiemy, książę Pszczyński jaki browar miał? Oczywiście Tychy, browar Tyski. Julius Miller urodzi się w Grodkach, czyli w Grodkowie, natomiast zmarł właśnie w Tychach, czyli się wszystko zgadza. Prawdopodobnie właśnie tutaj widzimy grób dyrektora po prostu browaru Tyskiego. O czym zresztą też świadczy ta tutaj tablica, jest beczka jakby piwa, oczywiście kłos, no bo słód jęczmienny najprawdopodobniej. No i coś tam jeszcze jest, być może to przypomina chmiel na przykład. Właśnie grobowiec dyrektora browarów Tyskich. Kolejny piękny pomnik, bardzo zadbany tutaj widać. Jest jeszcze płyta tutaj taka
czyli ktoś jeszcze jest w tym miejscu pochowany, ale jeśli przyjrzymy się tutaj, mamy pięknie zapisane nazwy Zabrze z 1857 roku. Mamy też prawie z tych czasów Breslau, czyli oczywiście Wrocław. To jest pokazanie tego, że my czasem o Zabrzu mówimy Hindenburg, natomiast kiedyś Zabrze to było też Zabrze. I to jest świetna jakby lekcja, czy też pokazanie dawnych nas. Tu mamy Tarnowic, czyli Tarnowskie Góry, ale już Rybnik przetrwał. Ta nazwa była używana w tamtych czasach i obecnych czasach. Swoją drogą jest to grób Georga Lambrechta. Możemy przeczytać, że był on sekretarzem jakby tego miejsca pracy dla królewskich technicznych kolei żelaznej. Królewska Kolej Żelazna potrzebowała na pewno sekretarza, który tam w siedzibie pracował i zarządzał, i to był właśnie Georg Lambrecht. Jeśli się mylę, to oczywiście możecie mnie tu poprawić, gdzieś w komentarzach opisać, jeśli znacie historię Georga i się gdzieś tam pomyliłem w tłumaczeniu. Słodki jest sen, na który zapracowano. Jeśli dobrze przetłumaczyłem ten tekst. Te niemieckie nagrobki właśnie często mają takie sentencje. Różnego rodzaju. Oczywiście też opisują właśnie, kto kim był z zawodu, kim był też, że był na przykład ojcem, był mężem, jest często dopisek kochanym, niezapomnianym. Także te nagrobki są rozbudowane i one są nie tylko jakby miejscem kultu religijnego, to znaczy mówiące o tym, że właśnie ktoś tutaj został pochowany, ale też opisuje w pewnym skrócie właśnie tą osobę. Co dokonała za życia, kim była i czy była dobrze zapamiętana, czy dobrze żyła. Tutaj mamy na przykład pastora ewangelickiej gminy kościelnej w Mikołowie. Na niektórych nagrobkach ciężko mi tutaj rozczytać. Czasami chodzi o już jakby wyblakły napis. Czasami chodzi o po prostu moją jeszcze niedoskonałość w języku niemieckim. Ale ileś tych rzeczy możemy tutaj poobserwować. Tak właśnie on tutaj wygląda. I co ciekawe, jakby jest położony na wzgórzu i niemalże patrzy na siebie razem z tym drugim kościołem. Czyli te kościoły patrzą na siebie z jednego wzgórza na drugie przez całe miasto, przez całą Starówkę. Tak to właśnie tutaj wygląda. A ten kościół to oczywiście Bazylika Świętego Wojciecha. To kolejna dominanta w panoramie Mikołowa. Świątynia wybudowana została w stylu neoromańskim w połowie XIX wieku, a my przyjrzymy się bliżej tej bryle. Taki kompleks, multiplex. Prokuratura rejonowa, sąd, kościół. Jak was prokurator nie doprowadzi do sądu, to na pewno czeka was sąd ostateczny. Wszystko przy jednej ulicy, niemal pod jednym adresem. A to tak oczywiście w żartach. A już bez żartów to skupmy się na tym kościele. Bazylika dzieli patrona razem z innym, o wiele starszym kościołem, który znajduje się nieopodal. To naprawdę stara świątynia, która oprócz Wojciecha ma też drugie wezwanie – Matki Boskiej Śnieżnej. W centrum Mikołowa czeka mnie jeszcze krótki spacer, ale myślami jestem już poza tą zwartą zabudową. Teraz zabieram was w miejsce pamięci poza centrum miasta. To wzgórze Gronie, które nadal pamięta o tragicznych wydarzeniach z początku II wojny światowej. Przyjechałem tutaj dlatego, że znajduje się tutaj taki pomnik. To jest miejsce, gdzie mieli zostać, czy zostali straceni powstańcy śląscy i jeden harcerz w 1939 roku. Musimy sobie tą sytuację odtworzyć. Kiedy na początku września armia Hitlera wkracza do Polski, atakuje Polskę, to w przypadku Śląska zaczynają się łapanki i polowanie na tych, przez których
jakby tak to było rozumiane przez hitlerowców, przez których kilkanaście lat wcześniej ta część Niemiec została od nich oderwana i trafiła do Polski. W trakcie tych łapanek zostaną pojmani powstańcy śląscy, którzy przez hitlerowców są uznawani po prostu za tych winnych. 17 września, jak można przeczytać na tym pomniku, zostają tutaj straceni. Wzgórze znane jest jeszcze z innej historii. Podobno wodę z jego okolic wykorzystywano do ważenia piwa tyskie, co tłumaczyłoby nazwę Tyskie Gronie, ale mi wydaje się to raczej kolejną miejską legendą. Tyle o tym miejscu. Czas jechać dalej. Kierunek? Mikołów Mokre. Jadąc z centrum Mikołowa w kierunku Śląskiego Ogrodu Botanicznego, trafiłem na takie miejsce. Jedzie się tutaj takimi esami floresami, cztery zakręty są, no i po środku tych wszystkich zakrętów jest taki właśnie kompleks. Zatrzymałem się, zaciekawiony, co to mogło być. Na mapie nie jest to w żaden sposób zaznaczone. Ja o tym nie czytałem, nie słyszałem, no więc zacząłem kminić, co to mogło być. No duży budynek z takimi dużymi przeszkleniami. Gdyby to był w takim miejscu industrialnym, związanym z kopalniami, to bym stwierdził, że to jest na pewno dawna maszynownia. Ale że tutaj to raczej kopalni w okolicach nie ma, no to pytanie, co to mogło być? Przypominają te duże okna, być może na przykład salę balową, ale mógł też być to chociażby młyn. No i właśnie spytałem przechodniów, czy może wiedzą, co to było. Oni celowali bardziej w młyn, ale też nie byli przekonani. Ale w końcu wykminiłem. To był zajazd, restauracja i też taki, no, po prostu, powiedzmy, mini hotel Maxa Rothera. A udowodnię wam to zaraz, bo wszystko jest napisane właśnie nad tym sklepem. O, tutaj widać starą reklamę tego miejsca. Spod farby wyszedł napis. U góry jest Gasthaus und Auspanne Max Rother. A jeśli tego nie widzicie, musicie mi uwierzyć. Chwileczkę tutaj odczytywałem te szyfry. Kawałek dalej znajduje się Śląski Ogród Botaniczny, ale dziś celowo go pominę, co też wytłumaczę wam później. Tym razem skupię się natomiast na tych ciekawych budowlach. Ta budowla może komuś przypominać troszeczkę wyglądem budowle azteckie. Oczywiście pewnie tak się może kojarzyć osobom, które tych budowli azteckich na żywo jeszcze nie widziały, a ja do tej grupy się zaliczam, bo pewnie gdybym widział budowle azteckie, no to nie miałbym takiego skojarzenia z tym, co jest za mną, a to jest dokładnie wapiennik, czyli taki duży piec do uzyskiwania wapna gaszonego, palonego, których tutaj w okolicach Mikołowa, dokładniej sołectwa czy dzielnicy Mikołów Mokre, jest, a przynajmniej było sporo. Kiedyś tutaj wydobywano w okolicy skały wapienne, a później w wyniku obróbki termicznej w takim piecu uzyskiwano właśnie takie wapno, którego używa się w budowlance, w metalurgii, w hutnictwie. Ma zastosowań wiele. To zostało zachowane jako taka trwała ruina, ale jest podobno więcej tych pieców tutaj w okolicy. W różnym stanie rozkładu albo w różnym stanie, w różnej formie są i w różnej kondycji tutaj pozostały. To też pokazuje, że okej, kopalni jako takich, czy hut dużych tutaj nie mamy w okolicy. Mikołów nie jest kojarzony z jakimś, jako potężny ośrodek industrialny. Ten przemysł w troszeczkę innej formie tutaj funkcjonował. No bo przecież ludzie od zawsze musieli coś przerabiać, obrabiać, wytwarzać, żeby ulepszać swoje życie, żeby po prostu czasem, żeby żyć.
Kochani, bardzo dziękuję Wam za dzisiejszą wycieczkę po Mikołowie i okolicach. To był mój pierwszy raz w tym mieście, dlatego z premedytacją nie rozpoczynam tematu Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Dlaczego? No dlatego, że jest 6 stycznia i oczywiście jest tutaj pięknie, ale chciałbym tutaj przyjechać wiosną, kiedy to wszystko się jeszcze, tak rozumiem, bardziej zazieleni i tutaj wszystko będzie można oglądać w pełnym rozkwicie. Także taki odcinek na pewno pojawi się wiosną. A tutaj zrobimy kropkę, postawimy kropkę, zrobimy koniec, bo myślę, że i tak sporo udało się nam zobaczyć, jak na pierwszy raz w Mikołowie w ogóle tak nieprzejazdem. No bo były i rozszyfrowane stare niemieckie napisy, była przepiękna starówka, dowiedzieliśmy się, co było tam w Mikołowie właśnie w Mokrem, co to był za budynek. Więc naprawdę sporo dzisiaj zobaczyliśmy. Serdecznie Wam dziękuję, że byliście na tej wycieczce ze mną. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście możecie dać łapkę w górę, komentarz, subskrybujcie mój kanał, podawajcie dalej swoim znajomym. A jeśli tak bardzo, bardzo podobał Wam się ten odcinek z Mikołowa, no to możecie postawić mi oczywiście wirtualną kawę. Z wszystkimi nie dam rady wypić kawy, bo to pikawa może osiąść, ale wirtualnej na pewno nie odmówię nikomu. To mi pomoże przy jakichś tam kolejnych odcinkach realizować je. No a dzisiaj Mikołów widzę to tak. No,